jest zorganizowane to spotkanie. Mieszkańcy zażyczyli sobie spotkania wszystkich kandydatów na wójtów, żeby można było poznać ich program, dopytać o pewne szczegóły, co ja, gdzie, po co, na co i dlaczego. Kandydatów witam pana Daniela Grabowskiego i to będzie jedyna osoba dzisiaj. Pozostałe osoby są nieobecne, odczytam pisma. Pan Szczepaniuk nie może być obecny ze względu na to, ponieważ ma wykłady, może ich przełożyć na uczelnię, mam od niego pismo. Pan Walicki dzisiaj też gdzieś ma spotkanie, też mam od niego pismo. Natomiast wójt Mazurek ma dzisiaj spotkanie w uczynie z ministrem rolnictwa, o czym dowiedziałem się dosłownie 5 minut temu. Jest tam razem z panem Walczyną, z panią Grochową, obecną przewodniczącą Rady. Także od pana Mazurka, od jego komitetu nie dowiemy się kompletnie niczego. Chyba, że ktoś jest obecny i czuje się na siłach na udzielanie odpowiedzi. Następnie chciałbym odczytać, powiedzmy, te pisma. Będziemy mieć je szybko z głowy i będziemy wtedy mogli troszkę pomagować pana Grochowskiego. Tutaj też jest obecny pan Mirek Piasko, który jest niezależnym kandydatem do Rady Gminy, startuje z innego komitetu. Tam niż... nie będę się pewnie na wójta nie startuje. Z innego komitetu niż komitet panów wójtów. I tutaj pan Mirek ma małą niespodziankę dla wszystkich, także zapraszam. Proszę pana, do niego, proszę pan. Jeżeli pan jest sam, tak. Jako mieszkaniec wsi Biała, nie jako kandydat na radnego, chciałbym powitać kandydatów na wójtów. W tym wypadku witam pana Daniela Grabowskiego, kandydat na wójtów. I chciałbym tutaj poczęstunek z gościnnością białską. Bułeczki białskie wraz z żoną dzisiaj zostały wykonane. Specjalnie na to dziękuję bardzo za, przede wszystkim za zaproszenie na tą dzisiejszą debatę. Dziękuję za ten miły prezent. Szczerze mówiąc, no nie dam rady zjeść, panie Mirku, tych wszystkich bułeczek, jeśli pan by w moim imieniu zechciał poczęstować zebranych na widowni. Ale proszę, dziękuję. Dziękuję. Zacznę.